Witam serdecznie z powrotem w New Cycle. Ostatnio udało nam się wejść w cykl drugi, także dzisiaj zapoznamy się z nowymi zasobami. Ale zanim zaczniemy, przejdźmy do drzewka usprawnień, bo w cyklu pierwszym pozostały nam jeszcze do odblokowania standardy życiowe, czyli chaty i lecznica medyczna. Zróbmy to, mamy wszystko, co jest potrzebne do opracowania. 30 godzin, okej. Okay. No i tak, te chaty są dla nas w tym momencie ważne, no bo zobaczcie, mamy jesień, niedługo będzie zima, także wydaje mi się, że chaty mogą się przydać. A o co tutaj chodzi? Szacowany współczynnik odnowienia zasobów następnej wiosny oparty na wielkości opadu atmosferycznego. Czyli co, było mało opadów i będzie mało wody w ziemi? Możemy kliknąć, zobaczmy. Czyli to jest najgorszy możliwy stan. Poza tym mamy ciężka susza, niewielka susza, sprzyjające warunki przy 60-80% i szczodre warunki 80-110%. No dobrze, zobaczmy jak w studni jest, jaka sytuacja. Dobra, dostępny zasób 7000, także jest ok. Nie widzę tutaj jeszcze problemów, zobaczymy. Także musimy w tej chwili jak najwięcej tej wody zgromadzić. Tutaj też kolejna studnia funkcjonuje. Także powinno być ok. Produkujemy w tej chwili 100 na dzień, a konsumpcja 36 tylko? Wydawało mi się, że ostatnio były troszeczkę inne statystyki i że produkowaliśmy więcej, przede wszystkim 130 było z tego co pamiętam. Czy produkujemy już wystarczająco jedzenia? 38 na dzień produkcji, konsumpcji 0. O co chodzi? Nikt nie je czy jak? Poczekamy sobie może na kolejny dzień i zobaczymy jeszcze raz. Ale tak, przede wszystkim w tej chwili za mało produkujemy grzybów, tak, bo mamy dwie jadłodajnie, a tylko jedną chatę zbieraczy. Produkcja 60, konsumpcja 108, czyli druga chata jest nam potrzebna. Zasoby, obóz zbieraczy. No i co, tutaj są jakieś grzybki, ale tylko jedne grzybki. I w sumie też mamy tutaj w centrum. Widzę, że w tym miejscu mamy dość ciekawą sytuację, bo też mięso się znajduje. Może w takim razie tutaj zrobimy i to tak będzie przyszłościowo też pod mięso właśnie. Także niech będzie. Do tych chat na szczęście dróg nie trzeba robić, także przynajmniej nie stracimy tego drewna i kamienia. Okej, dzień 24, czwarta rano, zobaczmy. Produkcja wody 160, no właśnie. Jest w porządku. Opracowano usprawnienie chata i medical shed, tak, czyli jakaś tam lecznica. Zaraz sobie zobaczymy. Czy to będą jakieś media? Nie, w mediach mamy schowek. Niewielka konstrukcja umożliwiająca przechowywanie rezerwowych surowców zwiększa całkowitą przestrzeń magazynu. Na pewno będziemy chcieli wybudować cmentarz, wiatrak zablokowany. Produkcja, no to oczywiście na razie to, co mieliśmy dostępne. Tutaj też. Okej, w rezydencji mamy chaty i też lecznice. Do tego trzeba sztaby żelaza. Żelaza jeszcze nie mamy. A inne? Aha, to tylko droga. Dobra, myślę, że od razu przejdźmy do drzewka usprawnień i wybierzmy kolejną rzecz z cyklu drugiego tym razem. Czyli tak, możemy sobie odblokować żelazo w tym momencie. Albo od tego zaczniemy, albo od polowania. Myślę, że z jedzeniem jeszcze sobie damy radę. Idźmy w to żelazo po prostu. Odblokujemy kuźnię, kowala, sztaby żelaza, narzędzia i rudę żelaza. Rozpocznij. O, co się stało? Czy nie ma miejsca, czy co? A, nie ma grzybów, to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej. No to czekamy na te grzybki, na tą budowę. Kłody są, także jeszcze 50%. Tak w ogóle, skoro produkujemy bardzo dużo wody, trochę mało posiłków w tym momencie. O, okej. Obóz został wybudowany, przypiszemy do grzybów, chyba do ziół nie. Opracowano kolejne usprawnienie, świetnie. A co chciałam zrobić? Chciałam tak, prosty posiłek damy średni przydział niestety, ale za to zwiększymy im przydział wody w tym momencie. Myślę, że to będzie ok. W tej chwili przygotowujemy 29 posiłków tylko. Ale to dlatego, że nie było grzybów, także znowu musimy poczekać na kolejny dzień, żeby się te dane odświeżyły nam. Wody produkujemy więcej, także fajnie. Czy spada pierwszy śnieg? Chyba tak. Pierwszy śnieg w grze New Cycle. Może sobie poradzimy. Przetwórstwo żelaza.
Więcej narzędzi, mniej wysiłku. Naczelniku, skoro potrafimy już przetwarzać metale, możesz zapewnić nam możliwość produkcji własnych narzędzi, abyśmy mogli wykonywać codzienne zadania. Możemy też pracować bez narzędzi, jednak będzie to wiązać się ze zmęczeniem fizycznym i psychicznym. Im częściej będziemy pozbawieni narzędzi, tym większe prawdopodobieństwo, że popełnimy błędy i spowodujemy wypadki. Zróbmy tak, nie teraz. Oczywiście zrobimy to, ale gdybyśmy wybrali nie teraz, to będzie miało jakiś efekt. Społeczność będzie zaciskać zęby, ale nie zmieni to faktu, że wypadki mogą stanowić poważne zagrożenie dla stabilności osady. Okej, myślałam, że to bardziej wpłynie na ich niezadowolenie, ale to po prostu chodzi o ryzyko pracy bez narzędzi. Oczywiście zrobimy narzędzia. Wyprodukuj 65 podstawowych narzędzi. Do tego na pewno potrzebujemy żelaza, także kolejny obóz polowy. Tutaj jest samo żelazo, nie podoba mi się to. Czy da się zahaczyć o drzewo? No o! Idealne miejsce tutaj jest. Będziemy mieli i drzewo, i żelazo. Świetnie, mamy jeszcze 14 osób bez pracy, także będzie komu pracować. No i jak tam? Dzień 28 mamy w tym momencie. Posiłków produkujemy 55, a konsumpcja tylko 18. No tak, bo zmniejszyłam im przydział. To można w sumie zwiększyć. Jest zima. Czy oni będą bardziej chorować? Żadnego efektu tutaj nie mam. O, w tej chwili mamy odblokowane już narzędzia. Na razie przydział jest średni, ale oczywiście narzędzi żadnych nie mamy. Wiecie co? Chyba zrobię znowu ten zwykły przydział. Skoro produkujemy wystarczająco dużo posiłków, to czemu nie? Nowe zasady wchodzą w życie i mają wpływ na morale następnego dnia. Dobrze. Morale 5 tylko. Zaopatrzenie, usługi, potencjał. Aha, my też odblokowaliśmy nowe usługi. Oczywiście zakwaterowanie i zdrowie. Tak, trzeba budować chaty. Gdzie ja bym chciała budować chaty? Chyba nie gdzieś przy tych budynkach produkcyjnych, ale może z tej strony izby głównej. Zróbmy sobie przede wszystkim drogę. Jakoś to lepiej sobie zaplanujemy. Na razie tak. I może jeszcze pociągniemy dalej. I tak. Chociaż kawałek. Rezydencja, chata. A ciekawe, czy będziemy mieli w ogóle zadanie z tym związane. Nieważne w sumie. I tak wybuduję, i tak. To zróbmy sobie dwa pierwsze domy. Może w ten sposób. Raz. I dwa. I ile tutaj mieści się osób? 10 osób, czyli potrzebujemy 5 chat, ale mamy jeszcze mało drewna. Dobra, to zaczniemy od dwóch. Obóz polowy właśnie został wybudowany, także przydzielimy do żelaza i chyba też do drewna. Kłód mamy sporo, myślę, że można więcej do tartaku przydzielić ludzi. Dobra, to na razie do kłód nie będę przydzielać, ale mamy taką opcję, także fajnie. I idźmy sobie do tartaku. Tutaj nic nie zwiększymy. Wydaje mi się, że trzeba wybudować kolejny. Produkcja. No i mamy też kuźnię i kowala, ale to jeszcze chwila. Tartak. Obok czy naprzeciwko? Może zrobię sobie obok, będzie mi chyba łatwiej to wszystko kontrolować. Zrobię chyba przerwę też na drogę. Okej. I oczywiście drogę jeszcze trzeba zrobić. Zróbmy w taki sposób połączenie, w taki i jeszcze tak. No i śnieg już leży. Zima. Początek zimy. Jaki mamy efekt? 7 dni trwa zima, dzikie grzyby nie rosną w zimie, zbór grzybów zmniejszony o połowę, o tej porze roku nie można uprawiać ziemi, farmy niczego nie produkują, ta pora roku ma negatywny wpływ na zdrowie, społeczności, minus 20 do zdrowia. Czyli tak, te posiłki im się przydadzą, te zwiększone posiłki. I tutaj pewnie znowu grzybów nie ma niestety, bo nie zbieramy. Udało nam się na szczęście troszeczkę tych posiłków zgromadzić, także mam nadzieję, że wystarczą. W zasadzie mogłabym na razie wstrzymać pracę w jednej jadłodajni, ale z drugiej strony i tak nie mam gdzie tych ludzi do pracy wysłać póki co, także nie ma takiej potrzeby. Dobra, żelazo już się zbiera, jest troszeczkę żelaza, także potrzebujemy tworzyć pierwsze narzędzia. I tak, kowal może wytwarzać podstawowe narzędzia i drut zużywa elektryczność. A kuźnia umożliwia oczyszczenie rudy i odlewanie sztab żelaza i sztab miedzi. Czyli rozumiem, że najpierw musimy wytworzyć sztaby.
Jakoś pewnie z tej strony byśmy to chcieli. Im bliżej żelaza, to może tym lepiej. A kowal ile miejsca potrzebuje? Trochę więcej, więc ja wolę najpierw zaplanować tego kowala, ale niech nie budują. I teraz zaplanujemy sobie również kuźnię. Proszę bardzo. To możecie budować. 16 drewna i 30 kamienia. Drewna niestety nie mamy, ale drugi tartak jest wybudowany, także proszę pracować. I jeszcze mamy trochę osób wolnych, także w porządku. O, niskie zaopatrzenie w narzędzia, no oczywiście. A czy my możemy już sobie wybrać jakieś nowe usprawnienia? Tak, oczywiście, że możemy. Czy potrzebujemy więcej prądu? Chyba jeszcze nie. Proste plany produkcyjne, mała pracownia. Widzę, że tutaj będziemy mogli na przykład zająć się przetwórstwem skór, także pasowałoby chyba najpierw zrobić to polowanie, miałoby to najwięcej sensu, a potrzeby społeczności, gospoda, cmentarz, czyli to chyba po prostu wpływ na zadowolenie przede wszystkim. Dobra, idę najpierw w polowanie. A, potrzebujemy narzędzi do tego, a do tego? W zasadzie to my nic nie możemy zrobić, bo wszystkiego mamy mało w tej chwili. No dobra. To czekamy, po prostu czekamy. No i tak, nasze dwa pierwsze domy zostały wybudowane i mieszka tutaj już 20 osób, czyli 20 osób ma jakieś tam schronienie, ale nie mają żadnego dostępu do usług, niestety, więc nie są zbytnio zadowoleni. Ale czy przynajmniej się wyświetla? Tak, zakwaterowanie 50%, tak. Czyli jest to dla nich oczywiście też ważne. Postarajmy się zrobić więcej tych domów. Chata. Zróbmy też z tej strony. Raz. I dwa i na razie tyle. Nawet chyba ten budynek na razie wstrzymam. Niech robią tę chatę i kuźnię. Okej, kuźnia gotowa. Wybierz zasób. Oczywiście sztaby żelaza. Druga rzecz jeszcze nie jest odblokowana. Trzy osoby. Proszę pracować. No i co? Teraz będzie można też wznowić budowę kowala. A, do tego idą sztaby żelaza też. No dobrze, no. Będą się tworzyć i od razu będą szły na budowę. W porządku. Utrata nadziei. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Trzeci dom został wybudowany. Także bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy, o co chodzi. Brak stabilnych standardów życia wkrótce sprawi, że wszystko się zawali. Powinniśmy mieć na oku morale mieszkańców. Jeśli nie utrzymamy równowagi, pozostanie tylko nam patrzeć, jak nasz dom legnie w gruzach. Zrób coś, aby w ciągu kilku dni wzrosło morale. Stać nas na więcej, zwiększ morale klasy robotników do poziomu powyżej 40. W tej chwili niczego nie możemy zrobić, będzie jeszcze gorzej. Spróbujmy coś zdziałać. Czy mamy już w tej chwili dwa zadania, okej. Jeśli chodzi o morale, to tak. Mają lepszy już w tej chwili przydział posiłków i wody. Myślę, że jak zaczniemy produkcję narzędzi, to też troszeczkę morale wzrośnie. No i jak wszyscy będą mieli domki. Dobrze by było też jednak lecznicę zbudować jak najszybciej, z tego co widzę. Rezydencja, sztaby żelaza, no tak. Zaplanujmy sobie. Okej, i ona ma obszar działania. Z tej strony niestety mamy góry, więc bez sensu chyba, żebym ją tutaj budowała. Trzeba to lepiej przemyśleć. Może w ten sposób. Tak, na szczęście wpływa jeszcze na ten ostatni domek. To mogłoby być całkiem okej. W zasadzie najlepiej to by było chyba w tej chwili tutaj, prawda? Czy ja mogę ten dom przenieść? Mogę wyburzyć. Aha, ta budowa i tak jest wstrzymana, także żadnych zasobów jeszcze tutaj nie ma. Wybórzmy to i zbudujmy lecznicę. No, w tym miejscu. Dalszy rozwój, ulepsz główną izbę. Okej, kolejne zadanie w takim razie. O, dobra, udało nam się wybudować kowala. Chcemy narzędzia oczywiście. Czy aż 5 osób nam trzeba? Na razie nam brakuje. Weźmy z jadłodajni i dorzućmy tutaj. Okej, zobaczmy. Bezpieczniejsze schronienie. Naczelniku, centrum osady składające się z kilku namiotów nie wydaje się zbyt bezpieczne. Wykorzystując nasze zasoby i umiejętności, możemy zbudować coś, co nie zawali się od byle podmuchu wiatru. Zarezerwujmy zasoby i weźmy się do pracy, aby zyskać może niezbyt piękny, ale za to solidny dach nad głową. Niech tak się stanie.
Czyli kolejne zadanie zapewni 20 kamienia, 60 drewna i 25 sztab żelaza. I trzeba będzie ulepszyć główną izbę. Jak na to patrzę, to wydaje mi się teraz, że troszkę źle to wszystko umiejscowiłam, bo ta główna izba nie ma żadnego wpływu na nasze domki, więc ona nam troszeczkę w tej chwili zajmuje tylko miejsce. Ale dobra, niech już tak pozostanie w tym momencie. Nie będę tego zmieniać, ale na przyszłość może zrobimy sobie jakieś osobne osiedle na przykład. Jak tam produkcja narzędzi? Nie mamy na pewno... Tak, nie mamy sztab żelaza, ale one się tworzą. Cały czas się tworzą. Czy ja potrzebuję jeszcze jedną kuźnię? Nie wiem, nie wiem. Oczywiście sztaby żelaza idą chyba jeszcze na coś, chociaż nie, bo już wszystko wybudowaliśmy. Nawet nasza lecznica jest. Świadczy usługi zdrowie dla domów znajdujących się w strefie wpływów. Ale tutaj potrzebujemy produktów. Herbata ziołowa, lekarstwa i nabiał. Nic jeszcze takiego nie tworzymy. No dobra, ale może i tak będą zadowoleni, że ten budynek tutaj stoi. Zobaczmy. Zdrowie 0%. No niestety, nic z tego na razie. Okej, czy możemy coś w sumie odblokować nowego? Niestety jeszcze brakuje nam materiałów. Potrzebujemy troszeczkę więcej rzeczy wyprodukować najpierw. Ale zbliża się wiosna, także mam nadzieję, że w końcu będą rosnąć grzyby. Jeśli chodzi o pojemność naszych magazynów, to niestety miejsce niedługo się skończy. Także pasowałoby pomyśleć o budowie nowego magazynu. Oprócz tego wygląda na to, że elektryczność też nam się niedługo skończy. Produkujemy 200, a zużywamy już 170 w tej chwili. Także niedobrze. Dużo rzeczy naraz. Udało się osiągnąć jakiś cel, ulepsz główną izbę. Aha, czyli mamy wszystkie zasoby potrzebne do tego. Tak? O, dokładnie. Co się dzieje? Elektryczność. Tak, to też już wiemy. Aha, bo ona się w tej chwili ulepsza i nie tworzy prądu, oczywiście. No dobrze, także to jest tylko chwilowe. Okej, w sumie teraz widzę, jakie budynki potrzebują tej elektryczności. Wszystkie nasze domy i niektóre budynki produkcyjne. Koniec roku, zakończył się rok pierwszy. Oto jego podsumowanie. Na szczęście nikt nie zmarł. Przybyło 9 nowych mieszkańców i nawet urodziło się 4 dzieci. Główny postęp, opracowano nowe usprawnienia 3 i zbudowano nowe konstrukcje 19. Żadnych istotnych wydarzeń. Okej. I mamy jakiś nowy efekt, odświeżenie, czyli to co ostatnio, w końcu będziemy mieli więcej grzybów przede wszystkim. Tak, właśnie wpływają. Na szczęście wystarczyło nam posiłków na całą zimę, jeszcze troszeczkę zostało, także świetnie. Myślę, że w tym momencie mogłabym zrezygnować z produkcji drewna w którymś miejscu, a tutaj nie produkujemy, bo jego mamy ogólnie bardzo, bardzo dużo. Może tutaj w takim razie, na razie weźmiemy panów, bo potrzebujemy ich na przykład do tej jadłodajni i zobaczymy, gdzie dalej. Udało nam się do tej pory wyprodukować 6 narzędzi tylko, ale może ludzie będą teraz szczęśliwsi. Spróbujmy może też stworzyć kolejne domy. Aha, tylko nam prądu zabraknie. Ile to zużywa elektryczności? 15, czyli możemy jeszcze wybudować 2 domy. Okej. Zróbmy w takim razie dom tutaj. I tutaj. Okej. Cel osiągnięty. Ludzie są szczęśliwi, tak? Wszystko jest tak, jak być powinno. Dobra robota, naczelniku. Nie wahaj się robić wszystkiego, co w twojej mocy, aby utrzymać morale na wysokim poziomie. Tak, udało nam się. Chyba dlatego, że wpłynęły właśnie te narzędzia. Świetnie. I co my tutaj mamy? Niewielki sukces i plus 20 do morale wszystkich klas. Świetnie, czyli chyba też wykonanie zadania podnosi morale. Spoko. W końcu gromadzimy troszeczkę narzędzi. Mamy też i drewno, i kamień. Spróbujmy w końcu coś odblokować. Elektryczność, zależy mi na tym w sumie. Chyba zrobię jako pierwsze. Jeszcze tylko 4 deski, to poczekajmy. Chwilkę. Okej, mamy to. Możemy rozpocząć. 48 godzin. Okej. Później chyba pójdziemy w polowanie. Następnie proste plany produkcyjne. No i na koniec potrzeby społeczności, tak myślę. Coś nowego się pojawiło. Burza. Plus 25 do wydajności wiatraków. Minus 20 do potencjału myśliwych i zbieraczy. Minus 200 do potencjału rybaków. Okej, rybaków jeszcze nie mamy. Jak tam nasze domki? Prawie gotowe. Także już wszyscy będą mieli
Dach nad głową w tym momencie. Ok. Ten ostatni. Tak. Ludzie powinni być szczęśliwi. Tak, bardzo szczęśliwi są już w tej chwili ludzie. Świetnie. No i chyba moglibyśmy przypisać im więcej narzędzi nawet, tylko produkcja jest 11, konsumpcja nie wiadomo, 0. Myślę, że to zużycie narzędzi nie jest takie regularne, to znaczy oni pewnie mają narzędzie na parę dni, aż się zepsuje, więc nie zawsze tutaj chyba jakaś konsumpcja będzie widoczna. Spróbujmy. Spróbujmy i zobaczymy, czy ta ilość będzie nadal rosnąć, czy nie. Dobrze, myślę, że ludzie będą teraz szczęśliwsi. Tak, zdrowie troszeczkę nawet nam wzrosło. Oczywiście możemy tutaj przeczytać też, że warunki pracy są niezbyt dobre. Współczynnik przydziału odzieży, zakwaterowanie, dostęp do lekarstw. Okej. No na razie robimy co możemy. Niedługo też uda się wykonać ostatnie zadanie i zobaczymy co dalej. W tym momencie wydaje się, że wszystko hula całkiem dobrze. W sumie zobaczmy, co możemy jeszcze zrobić w tym momencie. Tu już wszystko jest wybudowane. Tutaj też. Tak samo w tym miejscu. Schowek, no właśnie, można by było zrobić magazyn. Koszt budowy to tylko 9 kłód. To pewnie, że możemy zrobić. Dobra, skoro nam to pozostało, to oczywiście gdzieś w tym miejscu będzie najlepiej. Może tutaj w sumie. Blisko i drewna, i tego żelaza. Niestety przez to będzie tutaj jakoś tak dziwnie mało miejsca i raczej nic nam się nie zmieści, także może jednak w tym rogu wstawię. Będzie chyba to lepszą opcją. Cel osiągnięty. Świetnie. A no tak, główna izba została ulepszona, zapomniałam. Wiatrak nadal jest. Ile produkujemy energii? Nadal 200. Dobra, myślałam, że się zwiększy troszeczkę, ale niestety nie. Morale, popatrzcie na to. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście osiągnęliśmy cykl drugi. No i póki co zajęliśmy się żelazem. Niczym więcej. No jeszcze trochę punktów i cykl trzeci. Opracowano usprawnienie wiatrak i schowek gotowy. Super. No i teraz też fajnie możemy podejrzeć wszystkie nasze zasoby w tym miejscu. Okej, skoro opracowano usprawnienie, to wybierzemy sobie od razu coś nowego, jeśli możemy. Możemy. Super. Ile? 30 godzin. W porządku. Skoro nadprodukcji elektryczności jest 0, to nawet nie możemy sobie pozwolić na nowy dom w tym momencie, więc musimy zrobić wiatrak jak najszybciej. Gdzie te wiatry dobre były? W tym miejscu i w tym? Tak, w sumie, no, to jest całkiem fajne. Fajne miejsce. No, w tym momencie to jest chyba najlepsze miejsce. A co my tu mamy obok? Tak w ogóle jakieś ruiny i możemy chyba je zbadać. Stopniowo znikające pozostałości Starego Świata mogą ukryć w sobie różne dary. Wprawnymi rękami i przy użyciu odpowiednich zasobów można nawet przywrócić je do życia. Opcje ruin. Odzyskanie materiałów z ruin. Możliwe materiały do odzyskania kamień, sztabem miedzi, drut, piasek lub wyborzenie ruin. Podczas tego procesu możesz odzyskać pewne surowe materiały. No to chyba prawie zawsze lepiej jest odzyskać, prawda? Ale ja na razie nie mam za bardzo ludzi do pracy. No i bym się póki co wstrzymała. Opracowano kolejne usprawnienie. Możemy w końcu pozyskiwać mięso i skóry. Bo ryby chyba nie mamy gdzie łowić, tak naprawdę. Okej, lećmy sobie tutaj, bo pamiętam, że było tutaj mięso dostępne, dokładnie. A, mięso i skóry są jako jedno, logiczne. Mamy tylko jednego pracownika. To zastanówmy się, skąd możemy wziąć w takim razie kogoś. Wiecie co, w sumie teraz desek produkujemy bardzo, bardzo dużo. Także może z tartaku jednak weźmy dwie osoby chociaż. I przypiszmy tutaj. To mięso jest dla nas w tej chwili ważniejsze. Okej, wszyscy przydzieleni. Ale niestety widzę jakiś negatywny efekt. Przy wodzie produkcja 160, konsumpcja 180. Co się dzieje? Wydajność 100, potencjał 100. A tam? Też wszystko jest w porządku. No niestety wygląda na to, że zaczęliśmy konsumować troszkę więcej wody, także trzeba nam kolejnej studni. Oj, to tych studni bardzo dużo będziemy budować.
Gdzie mamy jakieś źródła jeszcze niewykorzystane? Na przykład tutaj, ale niestety nie możemy zahaczyć o obydwa. Widzę, że tu jest całkiem fajne miejsce, tylko trochę daleko. A do studni trzeba będzie drogę doprowadzić, no ale chyba warto. Wydaje mi się, że warto. No i tak, generalnie możemy sobie wybrać tryb budowania dróg. No i w tej chwili mamy coś w rodzaju swobodnego budowania. Nie chciałam wybudować, ale jak to zrobić w takim razie? Z shiftem dodanie punktu drogi. Dobra. A czy ja mogę zrobić krzywą? Mogę zrobić, dobra. To zróbmy coś takiego. I lećmy sobie dalej do naszej wiochy. Może w ten sposób? Tu by było idealnie, ale brakuje nam kamienia. Aż 107 kamienia. Mam nadzieję, że przynajmniej jak zburzymy taką drogę, to odzyskamy trochę kamienia. Dobra, mamy to. No, niestety nie poszczęściło nam się z tymi źródłami wody. Ale w tej chwili połączenie jest i woda powinna już się tworzyć. Tak, 80 na dzień. Także będziemy mieli teraz nadprodukcję. Zwiadowca z innej krainy. Ktoś chce z tobą rozmawiać. Okej. Wiadomość od obcych. Pozdrowienia, naczelniku. Jesteśmy przedstawicielami małej społeczności. Wyprawy doprowadziły nas do tej osady. Jesteśmy uszczęśliwieni, widząc tutaj tak zaawansowane społeczeństwo. Chcielibyśmy nawiązać z wami współpracę handlową. W tych trudnych czasach każda więź między tymi, którzy mają do zaoferowania jakieś towary, wydaje się dobrodziejstwem. Co ty na to? Bardzo chętnie, druga strona wyśle przedstawiciela handlowego. Nie możemy teraz zawrzeć takiego porozumienia. Myślę, że chętnie. Zobaczymy, co to nam przyniesie, czy coś dobrego. Ale wydaje mi się, że warto współpracować. Dobrze, jak sytuacja u nas? Wygląda naprawdę w porządku. Sztab żelaza chyba za mało produkujemy. To znaczy, że tworzymy bardzo, bardzo dużo narzędzi. Myślę, że w tym momencie można by było usunąć na przykład dwie osoby stąd. No i to się jakoś tam wyrówna, tak? Tak w ogóle, jeśli chodzi o nasz wiatrak, to produkuje on 120 elektryczności, tak? Tak, stałe 120. Dobrze. Także na coś nowego nam wystarczy. Dobra, wydaje mi się, że w tym momencie możemy iść naprzód, bo trochę nam wszystkiego udało się zgromadzić. Także drzewko usprawnień. No i proste plany produkcyjne. Za mało sztabek żelaza. Dwie sztuki potrzebujemy jeszcze. Ale tak, widzę, że tutaj jest herbatka ziołowa, czyli na pewno w końcu skorzystamy z naszych ziółek. Oprócz tego garbowana skóra, czyli na pewno to będzie jakiś start do tworzenia odzieży. Miód, miodek. No i ciekawa jestem, co produkuje ta mała pracownia. Zobaczymy. Okej, w końcu możemy opracować. Zostanie nam jedna rzecz, także niedługo cykl trzeci. Szkolenie zawodowe, uprawa roślin, warzywa będziemy mieli w końcu dostępne. Obserwacja, założenia budowlane, czyli cegły, kopalnie odkrywkowe, i tkactwo, odzież. No więc ten cykl trzeci duże zmiany przyniesie w jakości życia. Co tu się dzieje? Czego nam brakuje? Sztabek żelaza nadal. Aha, no bo wszystkie oczywiście teraz zużyliśmy na opracowanie nowego usprawnienia. Ale tak, oczywiście udało nam się już zgromadzić troszeczkę mięsa, także można by było wybrać na przykład w tej jadłodajni jakiś inny przepis, prawda? Żeby nie zużywać właśnie wszystkich grzybów. Aby wyprodukować smażone mięso, potrzebujemy 4 razy mięso. No dobra. Ustawmy tak i na drugi dzień sprawdzimy, czy produkujemy tego mięsa wystarczająco dużo. Opracowano usprawnienie. Super. No więc moglibyśmy wybudować w tej chwili na przykład pasiekę, także będziemy mieli miód. Ale ciekawe, do czego ten miód. Wydaje mi się, że może też do tej herbatki ziołowej. Na razie nie będę tego budować, póki nie wiem, do czego to będzie używane, bo na pewno nie do naszych dań. Produkcja, mała pracownia. Ten budynek stanowi miejsce, w którym można przetwarzać rozmaite produkty, zwłaszcza surowce organiczne. Umożliwia przeprowadzanie różnych procesów, takich jak ważenie, pakowanie, pieczenie, obróbka skór czy przemiał zbóż. Można tu wytwarzać herbata ziołowa, garbowana skóra, zużywa elektryczność, ale tę mamy.
Potrzebujemy więcej sztab żelaza, by to wybudować, ale na pewno bym chciała, więc już zaplanuję. Gdzieś w tej strefie produkcyjnej mamy tutaj swobodne budowanie, ja bym chciała się trzymać siatki właśnie. Myślę, że to jest całkiem spoko miejsce. A może tutaj na przykład? Akurat nam się idealnie zmieści, to spróbujemy zużyć to miejsce jak najlepiej, tak? Dobra, także to się będzie powolutku budowało. Co dalej? W sumie nic więcej, no bo w tej małej pracowni możemy robić właśnie herbatę ziołową i chyba tą garbowaną skórę. Także to wszystko. No dobra, no to w takim razie może sobie zaplanujemy też pasiekę, 3 sztaby żelaza. A i tutaj już powinniśmy mieć żyzność, tak? No niestety w sumie umiejscowienie mojej strefy przemysłowej nie jest za dobre, bo mam tutaj żyzne gleby. Chyba będzie trzeba coś przenieść. Tutaj mamy troszkę żyzności, ale zobaczmy, może gdzieś będzie troszkę lepiej. Wszystko jest bardzo daleko. Możemy spróbować na przykład od tego miejsca. Chociaż wiecie co, tutaj chyba jest najlepsza w tej chwili sytuacja. Dobra, wiecie co, ja chyba po prostu na tym etapie zobaczę, czy my możemy z łatwością poprzenosić te budynki. Tutaj już jest prawie gotowe. A jak damy wybórz, czy odzyskamy wszystko? Tak? Tak, odzyskaliśmy wszystko. Dobra, to mnie cieszy. A czy możemy to przenieść? Chyba nie. Schowek rozumiem, że może być ciężko przenieść. A to? Wydaje mi się, że to może być ikona od przenoszenia, ale chyba nie możemy w tej chwili przenosić rzeczy. No ale dobra, chyba i tak zdecyduję się poprzenosić te budynki. Czyli tak, gdzie ta gleba nie była jakaś bardzo żyzna? Na pewno tutaj. Myślę, że strefa przemysłowa powinna się znajdować w takim razie gdzieś w tym miejscu bardziej. Zrobię tak, zacznę od drogi. Zrobimy sobie prostą drogę tutaj i gdzieś poprowadzimy też w dół. I zastanówmy się. Więc tak, myślę, że zaczniemy sobie od schowka i wokół tego będziemy budować resztę budynków. Może być tutaj, obojętne. Zróbmy drogę od razu. Zrobię jedną wzdłuż na pewno. I jedną zrobimy sobie do tej drogi. Ok. Produkcja, tartak. 2 tartaki na pewno potrzebujemy. Zróbmy może tutaj 1. Produkcja, tartak i 2. No i inne, droga. Nie mamy w tej chwili kamienia. No dobra, to poczekamy troszeczkę. Aha, w sumie mogłabym zacząć wszystko burzyć. Na przykład 1 tartak. I odzyskamy troszeczkę tych rzeczy na szczęście. I jak tylko schowek zostanie wybudowany, to wyburzymy sobie tamten. O, całkiem sporo idzie ludzi tutaj, także będzie się to szybko działo. Ok, schowek gotowy. Lecimy sobie tutaj. Proszę mi to wyburzyć. No i co? I to też jest gotowe, świetnie. Oczywiście drewno i drewno. Tutaj 5 osób, a tutaj na razie nikogo. No i będzie można też wyburzyć to. Wyburzę też tę drogę, od razu zobaczymy, czy odzyskamy jakieś zasoby. Niestety nie. To bardzo boli. No i ostatnia rzecz, to ta nasza kuźnia. Gdzie mam więcej? O, obcy, grupa wędrowców. Ktoś do nas dołączy w takim razie. Tutaj są, ok. 12 osób, dobrze. To znaczy, że będziemy potrzebować więcej domów. Ale tak. Zdrowie publiczne, złowieszcze szepty. Co to za hałas? Ojejku, chyba jakaś duża burza. Burza piaskowa, -35 do potencjału, wzrost kosztów utrzymania budynków o 18%. O, nieźle. Dobrze, zobaczmy sobie na to. Naczelniku, zdajemy sobie sprawę, że nie powinniśmy stawiać wygórowanych żądań, ale to kluczowa kwestia. Zdrowie społeczności pogorszyło się do tego stopnia, że wkrótce możemy zacząć tracić naszych towarzyszy. Chyba nie musimy ci przypominać, z czym musimy się zmagać. Brak opieki, niedożywienie, problemy z higieną, surowe pory roku. Do tego dochodzą długie godziny pracy w upiornym upale, odwodnienie i niekorzystna pogoda. Mówcie dalej.
Podobnie niebezpieczna dla naszej społeczności jest praca na mrozie bez odpowiedniej odzieży ochronnej. Jeśli zmusimy zmęczonych i niedostatecznie wyposażonych ludzi do pracy na tak długich zmianach, powinniśmy spodziewać się wzrostu liczby śmiertelnych wypadków. Ostatecznie powodzenie wszystkiego, czego się podejmujemy, zależy od naszego zdrowia i odporności jako społeczeństwa. Podejmij odpowiednie kroki, aby osiągnąć co najmniej zwykły poziom zdrowia i spróbuj utrzymać go przez 30 dni. Zobaczę, co da się zrobić. Zwiększ zdrowie klasy robotników. Dobrze. No tutaj troszeczkę musieliśmy zasobów i czasu stracić na budowę nowej strefy przemysłowej, ale było to konieczne. Wydaje mi się, że im szybciej, tym lepiej. Dobra, możemy w końcu zrobić pasiekę też, bo wydaje mi się, że może być potrzebna. A mała pracownia w sumie. Czy zrobić ją w takim razie nawet tutaj? Na razie postawię ją tutaj. No i zasoby. Pasieka, 3 sztaby żelaza. Okej. Dobra, no to tutaj oczywiście było najlepsze miejsce. Tak naprawdę jeszcze to muszę zburzyć. Tak, oczywiście zapomniałam. O wow, nowy cykl. Osiągnęliśmy nowy cykl korzenie i gałęzie. Cel osiągnięty też, jeśli chodzi o zadanko. Nawet nie wiem, jak się to stało, ale bardzo się cieszę, że ludzie są zdrowi. I widzę też, że troszeczkę mięska jest za mało. Jeszcze troszkę pracy przed nami, no ale skoro nowy cykl, to już wiecie, oznacza to koniec tego odcinka. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy. Tak jak wcześniej widzieliśmy, warzywka, ruda miedzi, węgiel, glina, cegła, papier i odzież, także bardzo dużo nowych rzeczy. Myślę teraz, że te nowe cykle mogą być bardziej skomplikowane, to znaczy, że już nie zmieszczę się w jednym odcinku, także możliwe, że kolejne cykle troszeczkę dłużej będą trwały. Ale na ten odcinek to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wielkie za oglądanie, za komentowanie, za wspieranie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!